Cześć, to World Spiders. Cześć. W momencie, kiedy to nagrywamy, to już na naszym kanale powinna być relacja z ostatnich targów z Gdyni. I chcieliśmy wam pokazać nasze zakupy, bo to jest zawsze lubiany filmik. A też pisaliście właśnie, że chcielibyście zobaczyć, co tam takiego kupiliśmy już, jak wstawiliśmy zdjęcie na Facebooka. No, trochę tego... Coś tam kupiliśmy! Coś tam, nie wróciliśmy z gołymi rękami. Pokażemy wam tak mniej więcej, co tutaj mamy. To pająki zostawmy sobie na później. A zacznijmy od tego, co kupiliśmy w sumie najpierw. Czyli trochę karmówki, co muszki, owocówki. Co tu mamy jeszcze? Mamy drewnojadów, trochę już przespane są do pojemników takich, których trzymamy ogólnie owady karmowe. Dokupiliśmy tutaj setkę dubi. Dodatkowo dostaliśmy karmę dla owadów karmowych, gratis. Dziękujemy bardzo. 4 hitpaki, gdybyśmy mieli ewentualnie w rezerwie coś, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo, co, kiedy potrzeba nawet na giełdę, po prostu do Starbucksa włożyć zimą. Dodatkowo kupiliśmy sobie mróweczki. Są to Mestor Barbarus, których już dawno szukałem. W końcu Weronika je znalazła na giełdzie. One in shop akurat były. Zajrzałam na tym gatunku, bo to są mrówki, które gromadzą sobie ziarenka. I właśnie ziarenka też kupiliśmy. W ogóle ten sprzedawca miał bardzo fajnie w takich probówkach ułożone pokarmy dla mrówek. Chyba miód tam jeszcze był, jakiś pyłek pszczeli. Tak. I właśnie ziarenka. Jeszcze był sezam. I coś jeszcze było. Nie wiem, czy nie była krew jeszcze. Krew? Tak. To mrówki są krew? I tutaj właśnie mamy jedną królową, 3 robotnice i chyba są 3 jajeczka. Dodatkowo Weronika. To wszystko Weronika. Dodatkowo Weronika zdecydowała się na skorpiona Heterometrus petersi. Piękny, no, tutaj. Piękny jest. Tylko taki agresor. No, jest bardzo zwariowany. Jak go trzymamy, to cały czas ma taką pozycję. Taką bojową. Taką bojową właśnie. Nie? Patrz, no to jest. Ale nie jest taki za duży. No. Śliczny jest. Od Argiopetera. To jego odkładamy. I byliśmy jeszcze oczywiście u Daniela z Bioter. Kupiliśmy kilka takich galaretek właśnie. Tam widziałem, że ktoś dawał je mrówkom. Daje się to głównie też gadom. Można dawać owadom karmowym, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. I dostaliśmy 2 gratisiki. Dodatkowo, na które bardzo dziękujemy. To by było na tyle z takich rzeczy poza pająkami. A teraz może przejdziemy do tego, co was pewnie najbardziej interesuje. Szczególnie po tym zdjęciu, które wstawiliśmy. No. A my musimy sobie też poprzekładać je, bo wczoraj wróciliśmy, więc one całą noc były właśnie w tych pojemniczkach. No a teraz mam taką, wiecie, większą robotę, żeby to wszystko teraz jeszcze poprzenosić. No. Dobra, to ja to zrobię. W takim razie, kochani, przechodzimy już do pająków. Jako pierwsza będzie jedna z perełek, znaczy z perełek. Może nie jest taka perełka względem gatunku, ale jest to 9-letnia parachbana. Jest naprawdę wielka. Jest to ogromne bydle, które tutaj już lekko się stawia. Ale to głównie z tego powodu, że ma mało miejsca w pojemniku. Dlatego mamy już tutaj przygotowany jakiś taki pojemnik po Emilce. Kto ogląda nasze streamy, to pewnie kojarzy. I tam właśnie wyląduje. Ale też jest dobrze zabezpieczona przed podróżą, bo tutaj nam kolega okleił taśmą, zabezpieczył i izolacyjną. Dodatkowo taką porządną gumką, recepturką, żeby ona sobie tego nie otworzyła, bo jest, no jest to silna samica. Odkładamy na bok na razie. Kolejną jest samica Brachypelma Klachlambergii i też już taka właśnie spora, bardzo ładna. Kolejną to będzie samica Brachypelma Bemei. Śliczna jest. Jeszcze nie jest dorosła, ale jest tak piękna. To jeszcze malutka Lafonopelma Semani. Pewnie mamy większą samiczkę, ale to jest właśnie taka mniejsza. Tutaj mamy Hysterokrates Gigas. To jest chyba też samica. Taka większa. Pięknie jest. Tu jest Hylobrachis Elspedlu Vietnam. Też samiczka. Podrostek już. Tutaj mamy Brachypelma albo Pilotum, to jest samiec. Dorosły już, z tego co pamiętam.
Tak, mam bulbusy. Ma bulbus, tak, ten dorosły. I do niego są, od razu wam powiemy, dwie samiczki. I powiemy, że chyba jeszcze jeden samiec dorosły. To chyba jest ten dorosły. Mhm. Tak, to jest, tak, to jest też dorosły samiec. Jest tu mamy dwa samce kędziora. Gdzieś jak ona chce wyjść? To mało miejsca. Ojej. Tu jest jedna samiczka właśnie kędziora albo pilozu. I co najlepsze, obie samice są już zapłodnione przez te samce. Więc chcemy je przełożyć. Muszą takie, wiecie, ładnie napchane. Czekaj, szukam drugiej. Tu jest druga. Od razu byśmy sobie też naszą już dopuścili, bo nasza jeszcze dopuszczana nie była. Jedna jest chyba 7 dc, druga jest chyba 5 dc, tak? Czy 6 dc? A te samce też są młode, one mają 1,5 miesiąca bodajże. Miesiąc i półtora, tak. Więc czyli tam to... masz też tą albopilozę, tak? Drugą. Tak, dokładnie. Więc jak ktoś by potrzebował samca, to może się do nas zgłosić. Tutaj jest Nandu Tripepi, też samiczka. Tak, to też była samiczka. No taka wyczesana jest trochę wiosnica. Tutaj mamy Brachypan Mahamori, też samiczka, podrostek. No, super. I kolejna piękna, przepiękna chromka, tak. A tutaj mamy dwie samiczki, jedna to jest Nandu Chromatus, a druga Poes Luteria Tigrina Veselli. Już jest taka właśnie spora, piękna. Nie mogę się na niej napatrzeć po prostu. Tak są śliczne. Dalej to jest Salmopelus Cambridge. Też duża samiczka. To jest oczko w głowie właśnie tego Roberta. To był Vagans, tak. Jak powiem, tak. Vagans, też samica. Też taki taka podrośnięta. Ładny podrostek, jak widzicie. Nie wiem, czy widać w ogóle. Zawsze jakieś tam pewnie zbliżają damy. Tutaj była Irminia. Mhm. I to też samica była Irminia. Tak. Też jest śliczna, ślicznie wybarwiona. A tu jest chyba największa perełka, z której jesteśmy. Poesia Luteria Metallica. Jest przepiękna. Strasznie śliczna. Strasznie się jaramy, więc... No. Będziemy musieli zrobić jakieś fajne terrarium. W ogóle dajcie znać, które z tych pająków chcielibyście najbardziej zobaczyć, żebyśmy je urządzili na filmie, które najbardziej was ciekawią. Dodatkowo przygotujcie się na to, że na streamach będzie taki, można powiedzieć, powiew świeżości, będzie coś nowego. Więcej do karmienia. O Boże, dłuższe streamy? To chyba niemożliwe. Chyba nie. Chociaż tutaj w FPL ma klasy. Też znający pewnie będą chcieli dłuższe streamy wtedy. No, tylko czy wiesz. Tutaj z tego co pamiętam, to był chyba Vagans jeszcze. To nie wiem, czy albo druga samica, albo to był samiec. Pokaż. To był chyba Vagans. Chyba Vagans, no. Nie pamiętam dokładnie. Teraz chciałbym sprawdzić. Hylobrachys fimbriatus. A tu jest też podrostek. Tu jest Vagans samiec, tu jest chyba samica Vagansa druga. A tutaj jest Tigrin na Weseli, to jest samiec. Czyli też parka jest tych, tak. Tigrin na Weseli. Tu jest Pestiloteria Rufinata. A tu mam jeszcze podrostka Emilki, który tam był z wylinki seksowany chyba na samice. A tutaj jest biedny Murinus, niestety biedny z tego powodu, że przed tym jak go kupiliśmy źle wszedł wylinkę i nie ma dwóch odnóży, więc mamy nadzieję, że sobie poradzi. Będziemy się nim zająć. Nawet pomyślałem, że może byśmy wprowadzili taką serię ratowanie Murinusa i żeby zrobić update'y, jak on sobie radzi przy tych wylinkach. To... Helicery ma całe tutaj. Tak, helicery ma w porządku, nowe głaszki również, więc... Jeżeli chcielibyście taką serię, w której właśnie razem z wami patrzymy na tego Murinusa i patrzymy, jak on sobie tam radzi z tymi odnóżami, które stracił podczas wylinki. Dajcie znać w komentarzach. To może być fajna seria, taka właśnie... Coś nowego, nie? No, coś innego. Czy nie wiem, czy w postaci zdjęć na Instagramie na przykład u Weroniki? Ona dokładnie robiła update'y wam co jakiś czas. Ale nie wszyscy mają Instagram, a jednak na YouTube to każdy może sobie wejść, obejrzeć. A czy możemy dać na społeczność na YouTube'a, jeżeli chcielibyście. Zobaczymy. To teraz już przejdźmy do tego, co jest w kliszówkach. I tutaj mamy... grupóweczka Incei.
mała wersji, jakieś małe braszki, takie podrostki. A z jakichś ciekawszych w sumie tutaj co mamy, to jest Tapinauchenius curaceus, Nandu caraponensis, Brachypelma albiceps, Balfuri, monocentropus balfuri, Brachypelma verdesi, Hetopelma olivaceum. I w sumie tych ependorfów wam jakoś nie będziemy pokazywać, bo tu tak naprawdę nic nie widać. No właśnie, to nie ma sensu. Przejdziemy chyba już do przekładania.